Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Mountain Blade 2 Bannerlord. A my nacieramy dalej do przodu. Mamy teraz nowego wroga, więc będziemy musieli trochę bardziej się postarać, ale wydaje mi się, że damy radę sobie tutaj. No i będziemy musieli wykorzystać naszą siłę, naszą moc. Mamy zebraną armię 400 osób, więc no dosyć taką fajną armię. O! Będę mu wcielić do armii, ale jeszcze tego nie zrobię. Dlaczego? Zrobimy to dopiero po bitwie. Dopiero po bitwie to zrobimy. Gonimy Wagosa. Mam nadzieję, że go złapię. Tu jest idealna miejscowa, żeby go łapnąć. Łapniemy. Łapnęliśmy pięknie. No i nie wiem, po co wam ta wojna była. Bo zaraz dostaniecie w piernicz. Teraz dostaniecie w piernicz. A wszystko tylko dlatego, że zachciało wam się zobaczyć. Niepotrzebnie. Zresztą. Kurde, ale tych żołnierzy jest. Jazdy też mamy nawet sporo. Strzelają już nasi ładnie. Pięknie to wygląda. Jadę potrenować łucznictwo. Ktoś zawsze dostanie. O, ma nawet tą lepszą konnicę. Ho! Wstał. Obity. O, drugi też zleciał z kunia. Bidajst. Mogę moim łucznikom strzelać. Ale dostał ładnie. Uciekają. Oj, niskie morale, bardzo niskie morale. Jak tylu ich ucieka, to taktyka mi nawet wzrosła. Czułku w plecy. Zgon. Idealnie, bo sobie imperiali nałapiemy. Bo to w większości będą imperiale. No zresztą wystarczy zobaczyć imperial, imperial. Moja konica jeszcze w nich wjedzie na sam koniec. Idealnie i niech uciekają. Porobieni. Piękna wygrana na początek, porobieni. No i oczywiście on idzie do więzienia. A tu sobie też weźmiemy kilku. Idealnie. Arcerzy nam tutaj pięknie awansowali. Jedziemy zobaczyć, co tam w trawie piszczy. Czyli zobaczymy, co tu się dzieje przy tym zamku. Gdzie są w ogóle te nasze armie? Tam nam palą coś. Nie, no nie może być tak, że nasze ziemie są grabione tutaj, kurde. No zobaczmy, co się dzieje i gdzie są nasze armie. Omor. Znowu jedzie na Omor. A ten jedzie, żeby bronić zamku. O kurde, bronić zamku. To my jedziemy też, mu pomożemy. Jak jedzie bronić, to my tutaj wjedziemy sobie tylko na chwilę. Niech nasi tam zarekrutują, co się da. I jadą bronić tego miasta. Jawale tu są. Trzeba by ich też złapać. Nie złapiemy ich. Oni by musieli tych naszych wieśniaków złapać, a my byśmy musieli dołączyć do bitwy.
No i dobra, i gdzie oni są? Gdzie ta nasza wielka armia? To jest Achios. A my potrzebujemy sprawdzić, gdzie ta nasza armia teraz jedzie. No jadą. Jadą na Omor, dobra. A ten jedzie tutaj bronić. To my jedziemy im tam pomóc, zobaczymy, co tam się dzieje. Pierw mieli tu bronić, a teraz widzę, jadą tam. Ale Luterców. Łoż kuźwa. Rageła. Oj, oj, oj. Pomożemy tej naszej armii w obronie. Teraz tu powinni dojechać. Nie dogonię gościa, szkoda. No i jak ta Rageła tutaj to ogarnie, to będzie przypał. Gdzie ta nasza armia jest? Kurde, jadą tu, ale chyba zbyt wolno tu jadą i zaraz stracimy to miasto, jak tak dalej pójdzie. Nie, ja chyba będę musiał zaraz zwerbować jakąś większą armię, tylko pewnie już wszyscy są zwerbowani, znając życie. Z tego co widzę, to nie wiem, czy tu w ogóle ktoś został niezwerbowany. O, dobra, nasi. Ospira. Ja chyba wezmę, zrobię moje uderzenie tutaj i chyba my zrobimy jakieś tak. Benzilali, oni szybko popierniczają. Benzilali, okej, okay. Ospira, co mamy 170. Benzilali, Foresterów też zgarniemy. I Krotorka, Krotorek jest w porząsiu. Smy tego też można. Dobra, robimy naszą armię, bo my będziemy teraz napierać na nich. Z racji tego, że nam się tu przeciwstawili. Kurde, oni też sobie nawet radzą, bo oni teraz, no, trochę lipa, że my tracimy na tej bitwie, bo my byśmy mogli dalej Mongołami się zająć, a teraz jest problem. Jest problem, bo Rageła nas tutaj zaatakowała. Dobra, Benzilale już są na miejscu. Jak nie, to zaraz będziemy odbijać, no i tyle. Jadą kolejni. No dobra, potrzeba nam więcej ludzi jeszcze. Już połowa dojechała. Chociaż, ile oni tu mają? 100 jednostek jeszcze jest w mieście. Czy ona ma dobre armie? To jest pytanie, kogo ona ma. Rekrutów 56. Dobra, i za ile oni będą? Jak ten by przyjechał, to możemy już w nich wbijać. Kurde, no szkoda by było to miasto tracić, więc to trzeba jakoś teraz rozwiązać dobrze. Nie no, wybijamy po prostu i tyle, no nie ma innej opcji. Wyrównane siły będą, jeszcze zobaczmy, kogo oni tu mają. Też mają Javalów, Skirmisherów, Footmenów. No my mamy dużo, 153 rekrutów aż. I tu jeszcze rekrutów. Nie no, rozjadą nas. Rozjadą nas, musimy poczekać jeszcze chwilę. Albo podjedziemy trochę bliżej chociaż. No nie dają rady, to miasto nie da rady. Nie, nie, nie ma co ryzykować. Trzeba zimną krwią planować. I zaraz to miasto odbijemy. Okej. Okay. Jedzie. Dobra, a my już w nich tu wjeżdżamy. No i czekamy na wyjeździe. Jeszcze Krotorek powinien tu przyjść. A ja specjalnie tu poczekam. To dopiero będą jaja. To dopiero będą jaja czekać na wroga. To jest ten. Wróg u bram. Jest.
Piękniej w tych górach musimy złapać naszą piękną armią. Jest. Uch. No to piękna bitwa będzie. Piękna bitwa będzie. Wręcz nawet zarąbista. Dobra, tych wyślemy od flanki. Ale mamy piękną kawalerię. Wow. Nas już strzelają. Dobra, mamy shield walla. Ci już też nawalają z daleka. A ci co, nie przyjdą. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby zginąć, bo wtedy będzie przypał. Dobra, jednego żeśmy zabili. I drugiegośmy zabili. Ładnie to wygląda, naprawdę ładnie. Idę w nich tą postrzelam trochę i tyle. Naszej armii na razie nie przesuwamy, ale ich jest naprawdę sporo. Może by ich w jakiś kwadrat zbić. Dobra, mają shield walla na razie. A ci to nie wiadomo co tu robią, ale ja ich muszę tutaj przyciągnąć. Musimy ich sprowokować. Dostali. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Trzeba teraz zwolnić. Tylko nie za bardzo zwolnić. Ten nam dzidę chce wpakować. O ty dziadu. A teraz co? O, królowa sama. Czy chciała podjechać? Dawać, dawać, strzelać. Kurde, no nie, zakotłowali się, ale podejść nie chcą. Dobra, to my musimy trochę teraz podejść do przodu. A tych damy tam. Pięknie. Mamy sporą armię, bardzo fajną zresztą. No i musimy potem jeszcze to miasto odzyskać, co może nie być takie łatwe, ale jeszcze nie mam tam za dużo defendersów, więc może damy radę. Nawet kogoś zabiłem przy okazji, patrzcie. Headshot. To ci dopiero headshot. Jadą.
Dobra, arcierzy, chodźcie bliżej. Potem się schowamy. Wow! Też we mnie arrow wleciał. O, wy dziady! Tak to mi się bawić nie będziemy. Kolejny headshot. To ja rozumiem. Dobra, nasi już strzelają ładnie. Strzelać, ile fabryka dała. Nawet jeszcze bliżej podejdźcie sobie, chłopy. I strzelać. Strzelać, strzelać. Taktycznie trzeba to rozegrać. Niech się tam kotują. Pięknie dostali już. A podejdźcie sobie jeszcze lekko bliżej. Nie pierniczcie się. Dobra, arrowki ładnie dolatują. Pięknie destrzał tam leci w nich. Dobra, dawać jeszcze bliżej. Jeszcze kawałeczek tylko. Dobra, ci już też są z przodu. A tych wsadzimy tutaj do lasu, żeby podjechali jak będzie trzeba. Wjechać na plecy, ale dopiero. I już. Arrowków leci pełno. No i idą na nas. Dobra, łucznicy, wycofka. Piękna wycofka. Charge'ować. Pięknie ich rozjechaliśmy. Dobra, wraca się. Dobrze, Archers. Pięknie. Śpi. Piękny shield wall. No nie no, tak mi tu na plecy nie będziesz wjeżdżać, kościół. Szedł, pięknie. Teraz będzie trzeba konnicę wysłać. No nie wierzę, kurde. Skuszy dostałem na blisko, kurde, no nie wierzę. Chwila nieuwagi. Dobra, ale moja taktyka już praktycznie poskutkowała, bo ich prawie rozjechaliśmy cały. Zobaczcie sobie to bojowisko. A ci już sobie poradzą. Kurde. No niestety mi się zeszło. Nie zauważyłem tego kusznika, co tam przyszedł. Ale moi już tutaj już pojedzie. Jazda. Nie, już ich teraz to już ich rozjadą.
Nie przyuważyłem tamtego, myślałem, że tam sama, że tak powiem, piechota, a tu mi kusznik zarypał. No ale moi już sobie tu poradzą, to już to jest tylko kwestia, że tak powiem, dokończenia tej bitwy. O, już jazda tutaj wparzyła. Łucznicy, wszystko pięknie. Super. No i szybko trzeba znowu odebrać te nasze ziemie. Pięknie, rozjechani. O, wielka armia wroga, ale ładnie ich rozjechaliśmy. Powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony. No szkoda, trochę nam to psuje nasze plany, bo niepotrzebnie z nimi walczymy. Ja bym się bardziej skupił jednak na Mongołach, więc prawdopodobnie będę robić tak, że odbijemy to. Że będę chciał to odbić i potem od razu. O, teraz będziemy mieć więźniów, co nie miera. Chciałbym to odbić. Kurde, ale więźniów. Dobrze, żeśmy tych wcześniej nie rekrutowali, bo teraz patrzcie. Patrzcie, jak nam tu wojsko się wyćwiczyło pięknie. A tych, co straciliśmy, to zaraz się uzupełni. Zaraz się ich wszystkich uzupełni. Dobra, tego możemy zwolnić, bo i tak go nie mogę adwensnąć, to nie ma sensu trzymać. I rekrutów trzeba wywalić. Mamy w ogóle jeszcze jakiś rekrutów? Nie mamy żadnych? Nie wierzę. Żadnych rekrutów nie mam. Infantrymenów. Ja w to aż nie wierzę. No to musimy wywalić niestety najsłabsze jednostki. I jednego tego, dobra. Kogo my tu mamy, kogo się opłaca? Infantrymenów do więzienia możemy wziąć wszystkich. Ile mamy w ogóle więźniów? Dobra, i tyle. Chociaż nie, jeszcze tak. Tych najlepszych można wziąć. Kuwaitów. A wywali się jakichś słabiaków, o. Idealnie. Idealna bitwa, piękna wręcz. I teraz tak, ile tu mamy defendersów? 176. To idziemy to oblegać od razu. Ok, i tu nam tylko być potrzebny taran i dwie wieże. No nie wierzę, Batania, no nie. Szkurde, kosa w plecy. Nie, 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 my to musimy teraz tutaj ogarnąć. Batania. Szkuźwa, no ten król to nie wiem, co on to robi. Ja chcę, że chcę PiS zawrzeć. Och, to nie mamy. No to nieźle. To nieźle, że chcą z Batanią jeszcze walczyć. To ja im życzę powodzenia. To chyba sobie sami będą tą wojnę prowadzić, bo teraz to normalnie poddenerwowali mnie, tylko niepotrzebnie. No to ciekawa sprawa. Bardzo ciekawa sprawa. Super. Nic, tylko się cieszyć. Dobra, mamy Omor, fajnie, i zdobywamy kolejne ziemie, i co z tego? Z tego, że mamy kolejne ziemie, jak zaraz będziemy dostawać, bo tyle armii to my nie nazbieramy. Nie wiem po co to. Zamiast chcieć zawrzeć pokój, to oni nie chcą, dobra. Kij z nimi.
Pies dojechał wreszcie. Ten to jechał, kurde, naprawdę kawał drogi przejechał chłopaczyna. I zaraz wybudujemy i możemy atakować. Oblężenie. I zaczynamy oblężenie. Wojska mamy dużo. No i Bataniasi zamiast teraz cisnąć na Mongołów, to będą cisnąć na nas. No nie jest to mi na rękę wcale. Będziemy musieli postarać się przegłosować, żeby jakiś pokój zawrzeć z kimś, bo na trzy fronty to już będzie być problematyczne. Ona nie może być problematyczna, tylko to na pewno będzie problematyczne. Kurde, ale jest coraz lepszy łucznik, powiem szczerze. Gdzie mi tu dalej pomóc? No chodź tu. O, jest kościół. Headshot. Jest zabity. Pięknie. Już tam biegają. A co z tą drugą wieżą? Gdzie ona jest? Jest, podjechali. Idę im pomóc. No, powinniśmy dać radę. Wow! Wow. Dobra, już się nie mieszam do tej bitwy, bo padnę. Zleciało mi się przez przypadek. Ale damage'a dostałem. Prawie bym zginął. Dobra, jeszcze podejdziemy tak po prostu. Charge'ować wszyscy. Wow!
Hele. Ładnie naszym pomagamy. Nas już tu wbijają wszędzie. Dobra, ja się nie mieszam, bo nie potrzeba mi ginąć. Tam już też wjechali, tu wjechali. Pięknie. I mamy załadowane arobki, to możemy ich podziobać teraz, ładnie. Ich na dole. Nie no, moi już ich tu pozabijają, to nawet nie ma sensu. Teraz to ja wolę uważać. Oj, moi już tam wbili, ładnie. Dobra, wygrana. Wygrana bitwa. Prawie padłem. Tam jeszcze w wieży u góry. A już ich tam zażynają. Wygrana, piękna wygrana. Dosyć małe straty, o dziwo. Nie ma co narzekać. No i kurde, sytuacja tak szczerze trochę nieciekawa. Trochę bardzo nieciekawa, bo no jest problem. Może mają tu coś ciekawego, jakiegoś fajnego. Jest problem, bo za dużo wrogów mamy. Ole łuk. Ja go chyba nawet już mam. Nie, ja mam gorszy. Piękny łuk, to biorę go. Nowy łuk. Super. Nowy, fajny łuk. Czy wy macie mi coś do zaoferowania jeszcze? Chęcią bym u was zakupił jakieś fajne towary. Nie ma nic ciekawego, niestety. Tu w to się nawet nie dziwię, że nie ma. No i teraz trzeba się zastanowić, co i jak tu dalej robić. Co i jak tu dalej robić, bo niepotrzebnie to zrobiliśmy. Chyba że zawrzemy pokój. Zobaczmy, ile tu będzie. 7%. 7%. No to lipa. Nasi poczuli się teraz ważni. I nie odpuszczają. Jeszcze niech tylko ci zaczną z nami się bić, to już w ogóle będzie śmiesznie. Jedziemy na Ortysję po prostu. Omor odzyskany. Jedziemy na Ortysję. Albo na Poros. Kurde, no nie wiem teraz, w którą stronę iść. Nie, ja bym wolał tu nie mieć, że tak powiem, frontu przy moim mieście. Jedziemy. Jamalaris, Vipon, Derhert i tak to wygra, zobaczycie, patrzcie. Wiedziałem. Wiedziałem, że wszystko sobie przyzna. Spoko, to było do przewidzenia, że tak to wyjdzie z nim. Normalka. My musimy się teraz pośpieszyć. I zobaczyć, co tam w Ortysi. Nie wiem, czy mamy jeszcze kogo zawezwać. Czekajcie, dodamy sobie Strange'a. Nasi mają strasznie mało już tych ludzi teraz. Nie no, trzeba by było chyba ich jednak zwolnić i zrobić potem nową armię. No mało ludzi mają, bardzo mało. Ale szkoda marnować 700 typa. Zobaczymy jeszcze, kto tu będzie, czy coś tu będzie w ogóle. Jak tu będzie dużo ludzi, to to pierniczę, ale jak będzie mało, 600 defendersów, to kurde, to nie damy rady na pewno. 600 defendersów to nie ma szans.
Jedźmy zobaczyć jeszcze tu na linii frontu, gdzie tam nasze armie są, bo możemy jakiejś naszej armii jeszcze pomóc, póki mamy naszą armię. Diadchma i Werczek. Gdzie jest Diadchma? Gdzieś tu blisko. Tu jest. Dobra, jedziemy na Diadchmę im pomóc. Jedziemy im pomóc, będziemy wjeżdżać do wiosek, żeby się wzmocnić. I mam nadzieję, że mi tu nikt nie podjedzie pod moją. Pod moją lagetę do cholery. Jak mi ktoś tam podropi coś przy lagecie, to się zdenerwujemy zaraz. Dużo tych armii wroga tu jeździ. A zjedźmy se tu, niech se zarekrutuje. A, nie zarekrutował, dobra. Ludzi trzeba pozbierać po drodze, trzeba powjeżdżać do miast, żeby się ogarnęli. Kurde, przekroczyłem znowu. O jednego, dobra. O jednego to tam jest problem. Wzmacniamy armię. Wszystkich wzięli. I żarcie. Żarcie nam będzie bardzo potrzebne. A może jeszcze coś tu znajdziemy ciekawego dla nas. Dobra, łuk mamy naprawdę zacny. Jest żarcia dużo. Kupimy. Dobra, całe żarcie kupimy. Naszej armii mega się przyda żarcie, bo zaraz będziemy jechać kawałek drogi, żeby naszym pomóc tam. Ale ta pomoc na pewno się nasza przyda. Więc po prostu teraz jadę, ile fabryka dała. Tak, Diadchma już jest pod oblężeniem. Dobra, a ci jadą na Łerczek. No to my jedziemy na Diadchmę pomóc im, na szybkości. Ile fabryka dała? O! Czekajcie, co to się podziało? Dobra. O kurde, dobra, to się podziało teraz, to już w ogóle jest nieźle. Z Turgiansami. Bataniansami. O! Oczywiście. Pięknie, zawarliśmy ze wszystkimi pokój. I my też z nimi mamy pokój, bo byliśmy, kurde, ale żeśmy to teraz zrobili. Czekajcie, mamy za duży limit jednostek. Trzeba by tu było kogoś walić. To tu jeszcze jest jakiś słaby. Infantrymenów. Infantrymen, gdzie on jest? Dobra, idealnie. To bandziorów mamy za dużo też? Nie no, czekajcie. Ile my tu jeszcze ich mamy? A, aż tak dużo! Kogo ja tu mam? Skąd mam tak dużo ich wszystkich? Coś tu się dziwnego zadziało. Mamy jakiś w ogóle rekrutów? Nie mam żadnych rekrutów. Nie mamy żadnych rekrutów, to trzeba wywalić najsłabsze jednostki. Tak, archerów i legionarów. Kurde, dużo ich musimy wywalić, dobra.
Nie no, teraz to trochę przesadziłem. Nie. Dobra, idealnie. Idealnie nasza armia jedzie, tylko teraz tak. Jest imperium, mamy tylko wojnę. Co tu się podziało, to jest normalna masakra. Ładna masakra, a dlaczego? Bo konspiracje. Dobra, i teraz tak. Musimy wyeliminować Landiansów, wszystkich musimy wyeliminować. Dobra, fajnie. Także mamy, konspiracja nam już zadziałała. Konspiracja nam tak pięknie zadziałała, że musimy ich wyeliminować. No to lecimy, że obrót spraw niezły. A ja wam bardzo dziękuję za zobaczenie tego odcinka. Naprawdę, co tu się podziało, to jest masakra, a cieszę się niezmiernie, bo mieliśmy trzy fronty, a tych to teraz rozjedziemy aż miło. Mam zacną armię. No, trochę nam tylko influenza mało zostało, ale takie życie na wojnie. Więc podjedziemy gdzieś tutaj, zaraz kogoś zmieciemy i pewnie tak to będzie wyglądało. Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. Dziękuję za wszystkie łapeczki, dziękuję za waszą aktywność. Pozdrawiam bardzo serdecznie, trzymajcie się.